Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę się spotkać z Wami w tym wspaniałym zakątku naszej gminy. Z siedliskami związany jestem od 2003 roku, gdy czynione były przygotowania do uroczystości jubileuszu stulecia budowy przez księcia Pawła Jana Sapiehę kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który wtedy stanowił kaplicę dworską. Udało mi się wówczas opracować wraz z Mariuszem Lewko i wydać książkę o parafii i miejscowościach wchodzących w jej skład. W ubiegłym roku uroczyście świętowaliśmy 20-lecie powstania Muzeum Skamieniałych Drzew, które również powstało podczas przygotowań do stulecia budowy kościoła. W tym roku mamy także szczególny jubileusz, którym jest 10-lecie portalu internetowego Historia Regionu Tomaszów Lubelski Bełsa Wałuska, który powstał z inicjatywy Ryszarda Gawrysia, przebywającego na emigracji w Belgii mieszkańca Siedlisk. Do redakcji portalu po roku dołączyła Aneta Siemieńska, historyk z Rudy Żuławieckiej, a następnie regionalista Mariusz Korniewski, obecnie wójt gminy Ulchówek, i Hubert Prus z Lublina. Do najważniejszych osiągnięć tego zespołu należy zaliczyć organizację 5 pikników regionalnych w siedliskach oraz opracowanie 3 zbiorowych publikacji regionalnych pod wspólnym podtytułem Szkice historyczne i literackie. Były to książki zbiorowe od Zamościa po Lwów, z Roztocza na Grzędę Sokalską i od Narola po Bełs. Gdyby ktoś jeszcze chciał je posiadać, to 1 i 3 z wymienionych są dostępne na stoisku naszego stowarzyszenia. W publikacjach jest kilka wartościowych tekstów dotyczących gminy Lubycza Królewska. Podczas pikników regionalnych organizowanych w siedliskach podjęliśmy ważne dla społeczności tematy. Pierwszy piknik w 2018 roku, spotkanie z historią, dotyczył regionalizmu Roztocza, którego właśnie siedliska stanowią, jak to się określa, perełkę. Drugi piknik poświęcono startowi cyklu Szkice historyczne literackie. Podczas trzeciego zorganizowano konferencję naukową Regionalizm Roztocza. Czwarty dotyczył 600-lecia Lubyczy Królewskiej i podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej w powiecie Wawruska. Piąty piknik połączony był z jubileuszem 20-lecia Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach. Podczas wydarzenia miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 2 deportacje mieszkańców Siedlisk w 1940 roku na Syberię i do Kazachstanu. W tym roku nasz zespół przygotował tematykę nazwisk mieszkańców Siedlisk w XVIII wieku, a referat na ten temat za chwilę wygłosi Ryszard Gawryś. Aby rozszerzyć działalność redakcji Historia Regionu oraz sformalizować organizację, postanowiliśmy utworzyć stowarzyszenie rejestrowe. 21 sierpnia 2022 roku założone zostało Towarzystwo Regionalne Siemowit z siedzibą w Rudzie Żuławieckiej, którego prezesem została Aneta Siemieńska. Od tej pory niektóre zadania podejmowane były jako wspólne, czyli firmowane przez stowarzyszenie i portal. Pierwszym znaczącym sukcesem stowarzyszenia było wydanie publikacji Sybariada Siedliska 1940-1946, której autorami są Ryszard Gawryś, Zdzisław Pizon i Bogusław Łyszczarz. W 2022 roku z inicjatywy burmistrza Lubyczy Królewskiej Marka Łuszczyńskiego jako podsumowanie jubileuszu 600-lecia Lubyczy Królewskiej nasz zespół, do którego dołączył historyk Mariusz Lewko, przygotował jednorazową publikację Rocznik Lubycki, wydany przez Lubyckie Stowarzyszenie Regionalne. Po sukcesie rocznika władze gminy postanowiły wydawać czasopismo, które w zasadzie jest kontynuacją tego rocznika i nosi tytuł Nowy Rocznik Lubycki. W tym roku nasze stowarzyszenie stało się jego wydawcą i przygotowujemy drugi tom, którego premiera będzie miała miejsce 16 grudnia w Lubyczy Królewskiej.
Nasza działalność została dostrzeżona i doceniona przez władze naszej gminy i w tym roku redakcja portalu Historia Regionu została uhonorowana tą statuetką zasłużonej dla gminy Lubycza Królewska w dziedzinie kultura. Miałem okazję wraz z Anetą Siemieńską odebrać nagrodę podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 15 czerwca. W tym czasie nie był obecny Ryszard Gawryś, dlatego dzisiaj przy okazji naszego spotkania wręczymy Ryszardowi tę statuetkę.